się zaczęło też od tego, że na polskich plażach, no nie oszukujmy się, wtedy najwięcej widać, czy ludzie coś na sobie mają, na skórze, czy nie mają. No co widzieliśmy? Tribale na lędźwiach, tak? Tribale na rękawach, delfinki, gwiazdki i tym podobne rzeczy. Morzem to delfinki. I stwierdziliśmy, słuchajcie, że może kurczę, warto trochę ludzi poedukować, że tatuaż to nie jest to, co widzi się w katalogu, że to nie musi być rzecz, która jest wzorem, który się pojawi na 1000 osób, jakie przychodzą na plażę, czy w ogóle wśród ludzi, którzy się lubią tatuować. Zaczęliśmy pokazywać, że tatuaż to jest naprawdę sztuka. Na początku bardzo obserwowaliśmy, czy ludzie na to reagują, czy lajkują, czy piszą jakieś komentarze. Zawsze staraliśmy się pisać też, co to za artysta, z jakiego kraju, jakie prace robi. Podrzucaliśmy linki do portfolio. Zawsze dajemy linka do portfolio danego artysty, tak, żeby było zawsze wiadomo, kto jest autorem danej pracy. No dokładnie i wtedy też zupełnie jakoś, nie pamiętam dokładnie jak to było, pewnie ty bardziej pamiętasz, jak poznaliśmy Bartka. Bartek poszukiwał osób, które mają tatuaże, bo wymyślił sobie, że chce... Dodajmy, że Bartek jest fotografem. Tak, że chce zrobić jakiś swój projekt fotograficzny. Wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby coś zrobić z wytatuowanymi osobami, przy czym warto od razu na wstępie zaznaczyć, że absolutnie wcześniej nic nie miałem wspólnego z tym światem. Tak? To było dla mnie coś nowego, więc troszeczkę się tak poruszałem jak dziecko we mgle. Więc były jakieś ogłoszenia właśnie, że poszukuję ciekawych osób, dobrze wytatuowanych. No i na początku było bardzo, bardzo trudno, czyli krótko mówiąc nie było żadnego odzewu. No i wtedy pojawił się właśnie odezwał się Marcin i zaczęliśmy rozmawiać i po krótkich dyskusjach pojawili się u mnie razem już z Agniechą i zrobiliśmy tą pierwszą sesję, tak? I to otworzyło drzwi, no, w dwóch wymiarach można powiedzieć, ponieważ pierwszy wymiar był taki, że no już mogłem coś pokazać, tak? Jakie to są zdjęcia. Że tutaj nikt z nikogo nie robi wariata, że ma to jakiś po prostu sens. No i ten drugi wymiar był taki, że też podesłali mi kilka osób, które no już na zasadzie takiej troszeczkę efektu kuli śniegowej, tak? Przychodziły kolejne osoby, ich znajomi widzieli, że jakoś te zdjęcia fajnie wychodzą. Projekt się rozwija, jest coraz większy, można powiedzieć, że jest nawet bardzo okazały. Osobiście nie widziałem w ogóle takiego projektu, znaczy tak wielu zdjęć właśnie o tej tematyce zamkniętej w jakichś wspólnych ramach. I tak sobie myślę, że ten projekt będzie wiecznie otwarty. Nie wiadomo, jak intensywnie będę nad nim pracował, ale pewnie będę wciąż dorabiał jakieś kolejne zdjęcia. Więc jeżeli ktoś, kto ogląda teraz ten materiał, miałby ochotę i uważa, że ma co pokazać, to zapraszam serdecznie do kontaktu i może coś w nieodległej przyszłości razem stworzymy.